Sobota 6. I tak, to do wyjęcia. A czemu to jest tak w tym miejscu? Ty już będziesz pił? Nie, tam kurczę, co to jest. Chory. Dobra, na czym to wczoraj stanęło? Stanęło to na tym... Po kolei. Stanęło na tym, że mamy filtr do wymiany i już go wydłubuję i wycinam nowy, wkładam. Tu jeszcze raz wyczyszczę. Wchodzi nowe łożysko. I składam. Temat z głowy, tak? Tak. No to już. Tak to wygląda. Wyciąłem, ale myślałem, że dwa włożę tutaj na raz i by było całkiem cacy. Ale niestety, jeden jest za luźno, dwa nie wchodzą. Więc byłem zmuszony kupić taki oto filc. I się nim posłużyć. Dobra, jest zamontowane, jest w porządku. Ale wiecie co, ja chyba jeszcze w drugim to samo zrobię, mam tylko tyle. Dobra, tato będzie jechał, to może wstąpi. Okej. Teraz wkładamy nowe łożysko. Nabijemy młoteczkiem delikatnie, czyli zgodnie ze sztuką, żeby gwarancji nie uznali. Ale wymyślone. Aha, patrz, ale bym sobie wbił. Wiecie, już się zamyśliłem i patrzcie, teraz nie wychodzi. Pokażę wam, o co chodzi z tym łożyskiem. Teraz nie wychodzi ten gwint, nie? Ale wyciągniemy to łożysko. Przekręcamy je odwrotnie. I proszę bardzo. Tak jak mówiłem wcześniej, ono jest stożkowe w środku. Ten pierścień ma stożek. I teraz wszystko będzie cacy. Dobra. Wbijamy sobie powolutku. Ja sobie chyba położę na płasko. Tą nakrętkę założę. Z takiego powodu, żeby mi ona tam nie wpadła. Znaczy, no nie nakrętka, tylko... Ajajaj. Nie chcę, żeby... Nie wiem, jak to się nazywa. No to na co nakręcam tą nakrętkę. Czy to jest jakaś redukcja, dystans. W każdym razie... No. Teraz tak, zawsze to robię, nie zawsze o tym mówię, ale zawsze to robię. Jak wbijam łożyska młotkiem, to młotek jest czysty. Taka zasada. Chyba nie muszę mówić dlaczego. Młotek ma być czysty. A zawsze gdzieś się położę na takim stole, tu jest dużo syfu. I ten syf później w kulki wchodzi, jakiś piach, jakieś coś. A tego byśmy nie chcieli, tak? I tak z czasem tam się coś dostanie do środka. Ale... O. I już tutaj mamy sprawę załatwioną. Póki nie założę tego na oś, muszę to szmatką przykryć. Dlaczego?
Ano dlatego, że zaobserwowałem tutaj wiatry, które mogłyby mi gdzieś tu piachu nawalić. I sobie to odłożę w bezpieczne miejsce, na przykład tutaj. I sobie to będzie czekać. A tymczasem wezmę sobie ten dekielek. 15 pompek smaru władowałem. Dosłownie przed chwilą, przed samym rozebraniem tego. 15 pompek smaru. No cóż, tak bywa czasem. No i muszę to wyczyścić. I tak samo jak tam, filc ma być wymieniony. Widzę, że tutaj też jest wybrakowany, więc wymiana filca z tamtej strony w zasadzie za wiele by nie dała, ponieważ za chwilę byśmy mieli to samo. I zrobię to po drugiej stronie też. Niestety kupiłem dwa filce. Dwa takie paski. Nie przemyślałem tego. Pomyślałem, że mi wystarczy na wszystkie cztery obudowy. A jak się go utnie, to już zostaje taki niewielki pasek, więc nie zostanie mi na cztery obudowy. Czysto. Na pewno czyściej niż było. Jak tam troszeczkę papieru będzie, jakieś śladowe ilości, to myślę, że nic się nie będzie działo. No, mówię to często, ale nie wiem, czy nie wycinam tego przypadkiem, ale syf znowu mam i chciałbym się go pozbyć. Wiecie co, ja to normalnie powinienem telefon wyłączać, jak robię. Bo zawsze... No to przecież tutaj brakuje. Sporo tu brakuje. Kto to tak docinał? Jakiś, kurde, nie powiem kto. No strasznie to zrobili. Jest niedocięte było tyle. Pozdro z podłogi, naprawdę. Ja nie wiem. Chyba, że ktoś nie miał takiej długiej części filcu jak ja. Albo nie mam pojęcia, o co chodzi, ale tak się nie robi. Centymetr brakowało. I ktoś to złożył? Czy to ten filtr się potrafi tak skurczyć? Co? Chyba nie. Chyba złożone było niepoprawnie. Ktoś tu na pewno grzebał. Ale tak grzebali, że nie widać było, chyba że klin nowy zabili. Bo po klinie nic nie było widać, żeby był wybijany. Dobra, to już mamy złożone. I dałem silikon tutaj, żeby to zamknąć. Tylko trochę delikatnie. W razie w, żeby tędy woda nie zaciekała. No to jest dosyć szczelne połączenie, ale jakby chciał tędy wodę nalać, to nie naleje. Ale jakbym nie chciał, żeby naleciało, to zawsze naleci. Złożyliśmy. Będzie mały test. Ja zauważyłem jedną usterkę. Wczoraj ją zauważyłem. To tutaj coś mi się nie podobało, że to do końca nie wchodzi. Patrzę. Pęknięcie. Później to zrobię, ale chcę najpierw przetestować, czy dalej będzie się głośno zachowywać. Zdecydowanie ciszej. Taka sytuacja. Parę godzin później, nie pytajcie, bardzo długa zabawa przy tym jest,
ale trzeba sprawdzić teraz. Dwie godziny zabawy, ale warto było. Warto było, ponieważ wiemy, że problem tkwi w nożach. Ale zobaczcie, jakie to jest ciekawe. Te noże praktycznie wyglądają identycznie, a jakie to ma znaczenie, że ten. Że wibracji dostaje. No one są w miarę równomiernie zużyte. A, tu jest szczypnięty. No właśnie. Jak tu jest szczypnięty, to on tutaj będzie miał inną wagę. I co trzeba zrobić z takim nożem? Dobra. Mamy od 216 do 222. Jakoś to trzeba ładnie w parę dobrać. A później te pary jeszcze w dwie pary. I po przeciwnych stronach. Miłej zabawy. Dobra, mam robotę zrobioną. Poważyłem. Poparowałem i poprzeciwparowałem i sobie poznaczyłem. Jest tyle ich, co trzeba? Tak. Na przykład to jest para, to jest minus 16, ona idzie na jedną łapę i po przeciwnej stronie ma być 16 i tak dalej. Tu mam 14 i 14, dwa noże i minus 14 i minus 14 idzie na przeciwną stronę i tak dalej. I tak dalej. Proste, logiczne. Ważyłem po dwa i dwa dobierałem o takiej samej wadze. Chwilę zabawy, trochę mazania, ale zrobione. Dobra, złożyłem. Odejdź, tato, na bok. No? Wszystkie. Wszystkie, tamto było ostatnie. Zobaczymy. Trochę zabawy było. Mam nadzieję, że nie poszło to na marne. Zwycięstwo. Co? Zwycięstwo. Tak? Tak. Tamto koło coś tak lata, to napina czy jest? No to o. No to też mi się wydaje, ale czy ono lata, bo jest... czy jest takie złudzenie, bo jest z jednej strony brudne, z drugiej czyste? Może i takie. Że jest takie ciemne gdzieś po brzegu, też mi się to właśnie wydawało. Ale no nie wiem. Zwycięstwo. Bardzo się zadowolony jest. Bo myślałem, że będzie gorzej, a to wystarczyło tylko jeden dzień cały spędzić przy tym i jest dobrze. Myślałem, że wiesz, że tu będzie 4 dni, bo coś tam się okaże, albo w ogóle się tego nie będzie dało zrobić, bo ja naprawdę już się przestraszyłem, że jest się szkarnia skoszona. I dlatego już takiego nerwa miałem, ale widzisz, poważyłem noże, już
jak już bez noży odpaliliśmy, to ja już wiedziałem, że jest problem w wyważeniu, w nożach. No, łożeczka wymieniona, no to co, nie ma. No. Bo tak jeszcze można by było myśleć o łożeczkach. Ale i łożyska też ucichły. Przecież to huczało, to jeszcze głośniej było słychać. Łożyska wymieniliśmy, uciszyło się trochę, ale... Ale jak są obroty nie za wysokie, to tak prawie chodzi jak tam. To jest większe. Więcej hałasu robi. Pięknie chodzi. To dobrze.